Agnieszka Hałas, witam w Zielonej Kulturze. W tym odcinku weźmiemy na warsztat kreatywność i to dosłownie. Na warsztatach z Jackiem Golańskim dowiemy się, czy kreatywności można się nauczyć. Później zajrzymy na 15 urodziny uniwersyteckiego Big Bandu i poznamy cztery energiczne zielonogórzanki, które chcą namieszać w kulturze. W programie kreatywność, rzecz nabyta czy wyuczona. Naukowcy odkryli sporo takich warunków, które ułatwiają bycie kreatywnym. Drezują od 15 lat. Na 15 urodziny życzyłabym sobie i Big Bandowi jak najwięcej wspólnych koncertów. Dziewczyny zakładają Fundację Liada. Zajmujemy się i sprawami artystycznymi, i również mamy umysły ścisłe w swojej fundacji. Twórczy i kreatywny to słowa, które ostatnimi czasy zrobiły zawrotną karierę. Kreatywności wymaga się od pracowników, uczniów, a nawet przedszkolaków. W przeciwieństwie do innych zjawisk, w nauce nie ma jednej uniwersalnej definicji kreatywności. Podobnie w psychologii nie istnieją żadne standardowe techniki pomiaru kreatywności. Pytanie, czy twórczego myślenia da się nauczyć? Odpowiedzi szukamy na warsztatach kreatywności w Szklanej Pułapce. Naukowcy odkryli sporo takich warunków, które ułatwiają bycie kreatywnym. Więc po pierwsze można taką higienę pracy sobie wytworzyć i starać się przynajmniej w takich warunkach pracować, żeby te warunki sprzyjały kreatywności. Psychologia zakłada, że każdy jest twórczy czy kreatywny, chociaż nie każdy w równym stopniu. Wygląda więc na to, że kreatywni już się rodzimy. Myślę, że po części jest to kwestia właśnie genetyczna. Sądzę, że możemy się nauczyć kreatywności. Jestem przekonana, że praca, ćwiczenia mogą naprawdę dużo zmienić w naszym sposobie myślenia, odkrywania. Myślę, że trzeba ją sobie odkryć. Trzeba coś odkryć, co się lubi, co się potrafi i nad tym potem pracować. I wtedy są jakieś konkretne wyniki. Kreatywność traktuje się jako cechę, która ma charakter ciągły, niczym inteligencja czy wzrost. Każdy wzrost ma, z tym, że jedni są niżsi, a inni wyżsi. W przeciwieństwie do wzrostu, kreatywność można rozwijać. Owszem, częściowo jest nam dane, jak gdyby twórczość i takie funkcjonowanie hardware'u, czyli naszego mózgu, ale wiadomo, że mózg jest bardzo elastyczny, więc można go w dużym stopniu trenować. Trenujemy zatem na różne sposoby. Na co dzień myślę, że staram się rozwijać te swoje zdolności twórcze. Gram na pianinie, też ostatnio saksofonie. Plastycznie też czasami bawię się rysunkiem. Staram się pisać artykuły do portalu testerzyimprez.pl. No i tam dłubiemy, coś powstaje, się kręci, będzie jeszcze wieczorna. Także no, w ten sposób. Zdjęcia, fotografia. Na kreatywne myślenie ma wpływ pozycja, jaką przyjmujemy, a nawet ołówek w ustach. Jeżeli włożymy go w poprzek, co wywoła uśmiech, rozproszymy myśli i trudniej będzie nam rozwiązać konkretny problem. Będziemy za to bardziej kreatywni. Im wygodniej jest człowiekowi podczas wymyślania czegoś, tym łatwiej mu się generuje pomysły. Ale z drugiej strony podążam za swoimi intuicjami, które często są błędne i w pewnych klasach problemów będzie robił duże błędy. Więc jeżeli chcemy być tacy krytyczni i sprawdzać, czy pomysły, które wygenerowaliśmy, są dobre, powinniśmy sobie zrobić, o dziwo, niewygodnie. Krąży anegdota, że w ten sposób pracowała ekipa Walta Disneya. W wygodnych fotelach pracownicy wytwórni generowali pomysły, a weryfikowali je na twardych krzesłach. Pytanie, czy poza wytwórnią Disneya kreatywność pomaga czy przeszkadza w życiu zawodowym? To zależy, czym się zajmujemy. Jeśli wykonujemy jakiś wolny zawód, myślę, że to zdecydowanie nam pomaga. Jesteśmy skłonni odnajdywać jakieś nowe rozwiązania, natomiast jeśli wykonujemy bardzo schematyczną pracę, kreatywność może nam zdecydowanie przeszkadzać. Jeśli jesteśmy na stanowisku takim podrzędnym, które wymaga jakby realizowania zadań, które nam ktoś zleci, to warto być szarą myszką czasem, żeby się nie wychylać zbytnio. Z kreatywnością zatem jak z przebojowością. Czasami trzeba dyskretnie. Big Band skupiał w sobie absolwentów w kierunku jazzu i muzyka estradowa, choć nie tylko, ale wielu z nas to są absolwenci tego kierunku.
Big Band na pewno nas scala. Tworzy okazję do wspólnego grania, do zacieśniania naszych więzi koleżeńskich, do zgrywania się i ciągłego podnoszenia poziomu. Jest koło wędkarskie, ma kilku pasjonatów, wspólnie pływamy łodzią w sezonie letnim i łowimy ryby. Spotykamy się często na kawkę, na kawce, rozmawiamy muzykę, słucham muzyki, także jest naprawdę, jest to zespół o takich szczególnych więziach. Na 15 urodziny życzyłabym sobie i Big Bandowi jak najwięcej wspólnych koncertów. To dla mnie bardzo duża przyjemność. Bez względu na to, że on jest popowym, czy też jazzowym, uważam, że jest do tej pory największym wokalistą świata. Jeśli miałbym wybrać takiego, to zdecydowanie byłby to Frank Sinatra. Pod wrażeniem dzisiejszego koncertu i się cieszę, że to jest dopiero 15 lat, bo mam nadzieję, że następnych 15 lat, czyli 30-lecia tego wspaniałego Big Bandu dożyje. Gratuluję im serdecznie. No i gość specjalny, czyli Krzysztof Kiliański, no, robi wrażenie jak zawsze. Ta orkiestra jest z latami jak wino, coraz lepsza. Życzysz z okazji 15-lecia zespołu? No, na pewno długiej kariery przede wszystkim i to na salonach na pewno nie tylko jakby tutaj rejonu czy Polski, ale też światowych, bo naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Aktorka, fotograf, bibliotekarka i animatorka kultury. Razem mogą więcej, więc założyły fundację Liada. Dynamiczne dziewczyny chcą zarazić energią mieszkańców Zielonej Góry, tych starszych i młodszych. Zaczynają w sobotę od akcji Kolorowe Miasto. O projektach i pomysłach dziewczyn z fundacji można poczytać na profilu Liady na Facebooku. Liada będzie się zajmować projektami dla dzieci, dla rodzin, dla mamuś, dla młodzieży, dla osób starszych, dla tych, kto chce rozwijać się jakoś sportowo, dla osób energicznych, dla osób aktywnych, dla osób, którzy mają pomysły. W składzie to chyba mamy fantastyczne dziewczyny, ponieważ każda z nas zajmuje się tak naprawdę czymś innym. A zajmujemy się i sprawami artystycznymi, i również mamy umysły ścisłe w swojej fundacji, we współpracy. No ja akurat zajmuję się aktorstwem, reżyserią, warsztatami teatralnymi dla dzieci, natomiast dziewczyny zajmują się na pewno i rodzinami, tak jak Maja, czy zajmują się organizacją ogrodów, zieleni, fotografią, Ania się zajmuje, także jest to tak bardzo jest nas dużo i chyba każda zajmuje się inną działką. Akcja Kolorowe Miasto to taki happening dla mieszkańców Zielonej Góry i nie tylko. Naszym celem jest to, żeby zaktywizować mieszkańców do jakichś działań. Chcemy przywołać wiosnę, razem 22 marca przywitać właśnie wiosnę w Zielonej Górze. Będzie się bardzo dużo działo koło Bachusa Dużego w godzinach od 12 do 14. Jesteśmy otwarci na potrzeby mieszkańców Zielonej Góry, dlatego planujemy w przyszłości również oprócz akcji Kolorowe Miasto.
planujemy też cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci, dla młodzieży. Będą to zarówno warsztaty takie amatorskie, jak i bardziej profesjonalne. I to już wszystko w tym wydaniu Zielonej Kultury. Mam jeszcze zapowiadany na Facebooku konkurs do wygrania dwie wejściówki na koncert zespołu Bocca, uczestnika tegorocznego festiwalu Open Air w Gdyni. Bocca zagra 12 kwietnia w klubie Pierwsze Piętro. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki tytuł nosi album zespołu. Odpowiedzi proszę podawać na facebookowym profilu Regionalnej Telewizji Lubuskiej pod postem do tego odcinka Zielonej Kultury. Kto pierwszy, ten lepszy, a my widzimy się dokładnie za 2 tygodnie, 4 kwietnia. Do zobaczenia.